Wydatki to jest jakieś 1 400 000 miesięcznie. Czyli nie oddawałeś na przykład Robertowi Mazurkowi za... Robert nie ma udziału w jego... naszej akcji, bo to jest spółka akcyjna. Będziemy mieli na koniec roku pewnie budżet zbliżony, nie wiem, do Widzewa Łódź. Czyli już dużego klubu ekstraklasowego. Natomiast to, co będzie nas różnić, to to, że my przynosimy zysk, a kluby piłkarskie przynoszą stratę. Proponuję w takim razie, przyszły panie prezydencie, żebyśmy tutaj na tym przystanku, blisko ludu, zmienili się miejscem. Teraz jest trójka? Teraz jest trójka. Nie, nic nie ma, luz jest. Czekaj. Dwójkę masz. Dobra, dwójkę mam. Mamy łącznie aktualnie 9 nieruchomości, w tym jedną zagraniczną. No ale w tym jest też mój dom, w którym mieszkam. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. 13 kwietnia 2014 roku opublikowałem na kanale pierwszy wywiad. Wczoraj minęło równo 10 lat od startu projektu Duży w maluchu. Dziękuję wszystkim widzom oraz partnerom, sponsorom, którzy wspierają mnie w mojej działalności od dekady. Natomiast z danych YouTube'a wynika, że tylko około 20% widzów subskrybuje kanał. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do grona subskrybujących, a ja zrewanżuję się Wam ciekawymi publikacjami w kolejnych tygodniach, emitując przez cały kwiecień 2 filmy tygodniowo. Na YouTubie widzimy się w środę i niedzielę o 18:00. A teraz zapraszam na wywiad, który powstał dzięki Wam, bo to Wy zdecydowaliście w głosowaniu, kto powinien być bohaterem jubileuszowego odcinka. Umówiliśmy się z Krzysztofem przed nagraniem, że na koniec dzisiejszego wywiadu zasiądzie za sterami mojego złotego malucha i tak, sprawdzi, tak jak ten samochód funkcjonuje. Umówiliśmy się czy nie? Czy, no dobra, umówiliśmy się. Nie, spoko, jeździłem takim maluchem, znaczy nie ja jeździłem, jako pasażer na wakacje, kiedy cztery osoby, cała rodzina nad morze, chyba nawet pies jeszcze z nami i wydawało mi się, że to jest bardzo dużo miejsca. Mało tego, z tyłu jeszcze była kołdra, tak w poprzek i ja na tym spałem, a siostra gdzieś tam siedziała z boku. Bagażnik na dachu jeszcze pewnie. Bagażnik, właśnie, może na dachu, nie pamiętam już. Nie wiem, nie rozumiem, jak my się w to wszystko mieściliśmy, bo jeszcze namiot trzeba było zabrać przede wszystkim. Zakładam, że malucha nie miałeś okazji prowadzić. Nie, nie miałem. To jeśli nie masz nic przeciwko, to ci stery na koniec przekażę, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o kilku kwestiach związanych z Twoją codzienną działalnością. Jesteśmy w tej chwili w takim zagłębiu medialnym. Z jednej strony jest Woronicza, Telewizja Polska, piękny albo dyskusyjny gmach. Mamy też siedzibę kanału sportowego Rzut Beretem, a ja odbieram Cię z biurowca, gdzie mieści się kanał Zero. Firma, w której w tej chwili ile zatrudniasz osób? Nie odpowiem Ci na to pytanie, bo musiałbym totalnie strzelać. Orientacyjnie? Kilkadziesiąt, ale... Bliżej 50 czy 30? Pewnie powyżej 50. Znacząca skala miesięcznych wydatków, je w jakiś sposób pilotujesz, śledzisz? Tak, no myślę, że skala rośnie wraz z przychodami. Zaczynaliśmy od trochę innych planów, ale potem się okazało, że będzie lepiej niż zakładaliśmy, w związku z czym mogliśmy sobie pozwolić na więcej. Więc te wydatki to jest jakieś 1 400 000 miesięcznie. Czyli znaczące też finansowanie ze strony sponsorów, aby wszystko pociągnąć, prawda? Tak, oczywiście. No, każdy biznes medialny, który nie bazuje na sprzedaży detalicznej, tylko na produkcji treści, no opiera się o sponsorów. A nie miałeś takiej pokusy, aby jednak nie skalować się tak bardzo, jak robiliście to w kanale sportowym i jednak skupić się bardziej na tym, żeby zmaksymalizować też swoje zyski? Czy pieniądz dla Ciebie nie jest żadnym celem? Miałem taką pokusę i to była pierwsza myśl, żeby zatrudnić jednego operatora i kręcić samego siebie, że tak powiem, raz na jakiś czas i z tego sobie w miarę wygodnie żyć. Ale to trochę prymitywne by było. Ja tak wiem, żebym się tym znudził dość szybko i jakbym też nie wpadł w taki reżim pracy, to też nie dałbym głowy, jak często by te moje materiały wychodziły. Być może ta zajawka by mi gdzieś wygasła po 3 miesiącach czy po 6. Ale masz problemy z samodyscypliną? Może nie, ale ja lubię tworzyć. Lubię coś stawiać na nogi. To mnie na pewno kręci. Nawet ten etap stawiania na nogi wydaje mi się zawsze fajniejszy niż ten etap, gdy już coś zaczyna funkcjonować.
poza tym jedno drugiego nie wyklucza, bo moim zdaniem zyski, które na koniec wypracujemy, będą większe niż te, które my wypracował samodzielnie. Mhm. Nie zaglądałem w strukturę waszej spółki, ale jesteś większościowym jedynym udziałowcem? Tak. Czyli nie oddawałeś na przykład Robertowi Mazurkowi za... Nie, Robert nie ma udziałów jego... naszej akcji, bo to jest spółka akcyjna. Oczywiście, tylko że też zastanawiam się, jaką argumentację zastosowałeś, gdy no, Robert Mazurek też miał wszelkie predyspozycje, żeby też jakąś freelancerską działalność YouTube'ową realizować we własnym zakresie. To jest kuchnia, której nie będę zdradzał. To są rozmowy pomiędzy nami i nasze rozliczenia wewnętrzne. To znaczy też to była jedna z motywacji, żeby założyć ten kanał. Czyli żeby spotkać się w gronie fajnych ludzi i pracować razem z nimi, tak jak pracowaliśmy ileś tam lat temu razem i mimo nam się spędzało czas. No jednak powiedziałeś na początku, czy mnie nie kusiło, żeby robić coś samemu. No gdybym robił coś samemu, okej, fajnie, wygodnie, można i tak. Natomiast to jest samotność. Samemu i samotnie to jest dość blisko siebie i oczywiście to nie jest równoznaczne. Natomiast stawiając firmę, można w tej firmie otoczyć się ludźmi, z którymi chce się pracować na co dzień. Chodzi ci o chłonięcie energii, tak? O przychodzenie z radością do pracy, że wychodzisz nawet nie po to, żeby popracować, tylko wychodzisz po to, żeby spotkać ludzi, iść z nimi na obiad, porozmawiać, mieć odskocznię, mieć reżim dnia, wstać o 8 rano i pojechać, nie wiem, na 10 do pracy, a nie wstać o 10 i o 12 się zastanowić, czy coś nagrasz. Ludzie wokół ciebie mogą cię popychać do przodu, inspirować, możesz po prostu się dobrze czuć w ich towarzystwie. Więc to jest jednak przewaga firmy nad jednoosobową działalnością, że otaczasz się, jeśli masz to szczęście, że możesz to robić, otaczasz się ludźmi, z którymi chcesz przebywać. Jakim jesteś szefem? Nie lubię mówić o sobie, jakim jestem szefem, bo potem ktoś, dla kogo jestem szefem, może się łapać za głowę i mówić, że wcale nie, albo tam wpisywać teraz komentarz pod twoim filmem, że co to są za bzdury, że jest zupełnie inaczej. Więc trochę niezręcznie jest mówić o samym sobie. Myślę, że jestem szefem, który daje dużo przestrzeni, dużo wolnej ręki pracownikom. Nie stoję nad nikim z batem i nie wydaję stale jednego polecenia po drugim. Raczej deleguję zadania i czekam, czy te zadania zostaną zrealizowane. I z reguły czekam dość cierpliwie, ale w momencie, gdy dla kogoś stracę zaufanie, że te zadania kiedykolwiek zostaną zrealizowane, to wtedy po prostu deleguję komuś innemu. A musiałeś kiedyś kogoś zwolnić? Wiele razy kogoś zwalniałem. To zwalnianie nie jest miłe. Boję się ludzi, którzy lubią zwalniać ludzi. Natomiast jest nieuniknione. Przez tyle lat była ogromna rotacja. Mam różnego rodzaju biznesy, bo nie tylko media, ale nie wiem, no klub piłkarski też wymaga czasami, żeby kogoś zwolnić. Więc to się dzieje regularnie. To są rzeczy niemiłe, które trzeba gdzieś tam sobie w głowie lekko odchorować, ale też nie można popadać w paranoję. To jest tylko praca. Życie nikogo się nie kończy na tym, że nie będzie już pracował dla mnie, tylko zacznie dla kogoś innego. Wspomniałeś o klubie piłkarskim. Kiedyś rozmawiałem z Kubą Koseckim, on zdradził mi, że też otrzymał od ciebie propozycję kontraktu, który go interesował i był z tego zadowolony. Zrozumiałem, że ten twój projekt to nie jest tylko i wyłącznie takie hobby, czy organizacja nastawiona na to, by fajnie spędzać czas, ale no też jednak kolejne biznesowe wyzwanie. Jakie ty masz ambicje względem KTS-u Weszło? Chciałbyś go dociągnąć do pierwszej ligi? Chciałbym, żebyśmy sobie szli w górę i wkurzali całą Polskę, że taki mały klub może iść w górę, jak to się dzieje, że tak być nie powinno. Żebyśmy byli takim kamyczkiem w bucie. Ja cały czas, jak mówię o jakichś swoich motywacjach, zauważam to, że ciągle używam tego kamyka w bucie. I jako Kanale Zero mówiłem, to też mówiłem, że powinien być kamykiem w bucie dla dużych mediów. Jak mówię o klubie piłkarskim, mówię, że powinien być kamykiem w klubie dla coraz większych klubów, z każdym rokiem innych. No ale wiesz co, w piłkę nie da się wejść hobbystycznie. To znaczy, piłka wymaga ambicji, sport wymaga ambicji. Ambicja pcha cię do pracy, ambicja sprawia, że chcesz eliminować ze swojego otoczenia ludzi, którzy jej nie mają.
W związku z czym możesz powiedzieć, że będziesz się bawił w piłkę, ale jak chcesz naprawdę iść w górę, no to ta zabawa bardzo szybko zmienia się w pół zabawę, a pół zawodostwo. Ale przy takiej mnogości przedsięwzięć wydaje mi się, że ciężko będzie w którymś momencie życia stwierdzić, że to już jest czas na typową rentierkę. To jest coś, o czym kilka razy w wszelakich wywiadach wspominałeś, albo dziennikarze przypominali, że chciałbyś mieć w przyszłości wybór, czy pracować, czy też nie. Zakładam, że już w tej chwili go masz. Natomiast zastanawiam się też, co w twoim życiu się musi jeszcze wydarzyć, żebyś stwierdził, że jesteś już nasycony i czy potrafiłbyś odnaleźć szczęście w nic nie robieniu? Czy potrafiłbym nic nie robić? Pewnie byłyby różne fazy. Potrafiłbym 3 miesiące nic nie robić, potem chciałbym coś zacząć robić, potem znowu nie miałbym problemu, żeby zniknąć na jakiś czas. Jak ja mówiłem o tym, że chciałbym być rentierem, to raczej właśnie mówiłem o możliwości wyboru, czy chcę pracować, czy nie, a nie o konieczności pracy lub konieczności odpoczynku, bo niektórzy rentierstwo postrzegają poprzez ciągłe leniuchowanie. Ja postrzegam rentierstwo jako wybór nienaznaczony żadną koniecznością pójścia w lewo czy w prawo. Więc mam nadzieję, że za jakiś czas dojdę do momentu, w którym będę wiedział, że jeśli chcę nic nie robić, to mogę nic nie robić na swoich zasadach i w standardzie, którego oczekuję. A jak chcę coś robić, to też chcę coś robić w swoich standardach i na swoich zasadach. Wielu Polaków marzy o takiej emeryturze, czy o takiej możliwości, żeby faktycznie robić to, co chcą i mieć ten background finansowy, ale rozmawiamy o twoich sukcesach, o klubie piłkarskim, który z pasji przerodził. No, nie odnosi na razie sukcesów. Ale jednak istnieje, wiesz, to już jest sukces. No, to taki sukces to kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy klubów w Polsce ma, że istnieje. Tak, no ale jest też sukces, wiesz, medialny, ludzie znają tę markę, mimo tego, że nie gra na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, to jednak rozpoznawalność tego projektu jest znacząca. Przyciąga też sponsorów, podobnie zresztą jak twoje nazwisko przy okazji kanału Zero. I w związku z tym się zastanawiam, w jaki sposób ty kształtowałeś swoje relacje biznesowe na przestrzeni lat, w jaki sposób, nie wiem, czy uprawiałeś jakiś networking, czy po prostu z racji dobrego pióra zdobywałeś rzesze sympatyków, a wśród nich byli też sponsorzy po prostu. To raczej tak, to raczej rosło bardzo organicznie i my w ogóle byliśmy na początku, jako weszło, taką dość nietypową stroną, bo mieliśmy praktycznie cały ruch jako ruch bezpośredni. I jeśli ludzie cokolwiek wpisywali w Google, żeby znaleźć się na weszło, to wpisywali po prostu słowo weszło. Czyli to też był ruch bezpośredni. Co sprawiło duże zaniedbania też, bo mieliśmy duże deficyty w zakresie SEO. Po prostu ten ruch taki bezpośredni nas rozleniwił troszeczkę. Natomiast on sprawił, że rzeczywiście wypracowaliśmy rzesze fanów, a wśród tych fanów zawsze byli też ludzie, którzy mieli swoje firmy, mieli swoje kontakty. I dzisiaj nawet przy kanale Zero są sponsorzy, którzy jak do mnie przychodzą, to mówią, że śledzili mnie od czasów weszło i byli czytelnikami weszło i tak się to wszystko zaczęło i bardzo chcieliby wspomóc konkretny projekt. Oczywiście oni wierzą w to, że ten projekt też pomoże im, bo to nie jest działalność z ich strony charytatywna. Natomiast ten pierwszy nasz kontakt biznesowy to był kontakt z czytelnikiem, a nie z partnerem biznesowym. A czy wycenach stawek za dane lokowanie produktu, jakiś sponsoring, co jest dla ciebie punktem odniesienia? Cennik telewizyjny? Nie, znaczy dzisiaj na szczęście ja się już tym nie zajmuję. Są ludzie, którzy zajmują się sprzedażą i ja nie muszę wiedzieć, co ile jest aktualnie warte. Oczywiście mam tego świadomość, mam jakąś wycenę, ale w głowie wiem po ile sprzedajemy. Natomiast to nie ja dokonuję tych pierwszych wycen i to nie ja chodzę na te pierwsze rozmowy. Cennik telewizyjny jest abstrakcją dla internetu. Na pewno nie sprzedajemy spotów w takich samych cenach jak telewizja. Natomiast trzeba przyznać, że cały rynek reklamowy z roku na rok coraz bardziej rozumie, gdzie są klienci, gdzie jest ich uwaga i coraz śmielej te budżety są w zdrowszych proporcjach dzielone, bo kiedyś te proporcje były dzielone jednak zawsze tak, że internet to była jakaś tak całkowicie poboczna odnoga działalności domów mediowych czy firm samych,
nie wiem, 2%, 5% budżetu rzucali na internet, dzisiaj to już się zmienia. A wcześniej jeszcze wcale. Ja pamiętam, wiesz, w 2014 roku ja pierwsze lokowanie jakieś, jakąś współpracę miałem chyba po 15 miesiącach, a pierwsze lokowania wyglądały w ten sposób, że chodziłem po krakowskich knajpach na Kazimierzu z neseserem i mówiłem, że menadżerom czy właścicielom, że mogę do Was przyjechać pod koniec jakiegoś wywiadu, dostając za to na przykład 1000 zł. I to było dla mnie, wiesz, już coś, że no, da się w jakiś sposób te narracje ubrać. No więc... teraz ta świadomość się zmieniła. Jak powstawał kanał Zero, to dostawałem tak wiele zapytań od strony potencjalnych sponsorów, że pierwszy raz byłem w sytuacji, w której to nie my musieliśmy się ubiegać o sponsorów, tylko my wybieraliśmy, z kim chcemy i z kim najbardziej widzimy możliwość efektywnej współpracy. Więc ten rynek się zmienił, rynek uwierzył w internet. Oczywiście uwierzył w moje zasięgi, ale też w takiej sytuacji jak ja jest na pewno wielu twórców, że z roku na rok coraz łatwiej im kogoś namówić do współpracy. Na pewno. I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, bo pamiętam przebitki z otwarcia kanału Zero, gdzie samolotem zmierzałeś na spotkanie z właścicielem firmy cateringowej. Tak. Odwiedzałeś też innych sponsorów, więc ta Twoja obecność chyba podkreślała też rangę spotkania, ale miałeś taką sytuację kiedyś, że czułeś, że temu klientowi w zasadzie ta promocja nie jest do niczego potrzebna, ale on po prostu pała do Ciebie sympatią i w związku z tym chce Ci dać pieniądze. Da się to odczuć w momencie, gdy ustalamy konkretne świadczenia. To znaczy są sponsorzy, którzy dbają o każdy detal i mówią, gdzie ma być logotyp, w jakiej wielkości, ile sekund widoczny, co ile minut i tak dalej. Więc tam jest taka świadomość, żeby wycisnąć współpracę maksymalnie. Natomiast są też sponsorzy, którzy mówią, a mi to tak w sumie bardzo nie zależy, żeby nasze logo pokazywać, po prostu chcemy wspomóc fajny projekt, nie chcemy być natarczywi. I wtedy czuć, że ten element sympatii musiał być kluczowy. Jakie idee gdzieś Ci sponsorzy z Tobą łączą? Jak Cię postrzegają, albo może jak Ty siebie postrzegasz, na jaką markę osobistą się kreujesz? Ja wiem, że w tym świecie korporacyjnym często przecenia się kwestie wizerunku, dorabia się ideologię do absolutnie każdego terminu. I pytanie, czy Ty też w zasadzie w ten sposób patrzysz na kształtowanie swojej osoby, czy raczej skupiasz się na tym, by po prostu być sobą? Nie przesadnie patrzę na to tak zwane bezpieczeństwo, tak? Bo do tego zmierzałeś, bezpieczeństwo, tak. Współpracy ze mną. To znaczy, no i staram się być odpowiedzialny. I jeśli wiem, że mam sponsorów z konkretnych segmentów, to staram się tak prowadzić działalność, żeby nie zrobić im nic, co im zaszkodzi. Ale też raz na jakiś czas zdarzają się tematy, które wiem, że będą rezonować w sposób troszeczkę niekontrolowany i może być różnie wokół tego. No chociażby ten ostatni beef, nazwijmy to, z Gazetą Wyborczą. Pewnie to nie są tematy, które są specjalnie bezpieczne dla sponsorów, czy też dla nich komfortowe. Natomiast są to tematy, które po prostu muszą być i konsekwencje, z jakimi potem mogę się mierzyć, ewentualnie biznesowe, wpisuję w koszty całej internetowej działalności. Czyli jeśli jakiś jeden ze sponsorów, czy dwóch sponsorów uzna, że to jest ponad ich siły, żeby unosić ciągłe te zamieszanie, no to trudno, to znaczy no, będę musiał poszukać sponsora, który uzna, że on da radę akurat. Więc... Słuchałem dzisiaj jeszcze przed naszym spotkaniem wywiadu z autorem tego słynnego artykułu z Gazety Wyborczej no i on porównywał Cię do, jeśli chodzi o Rzeszę Wyznawców, sposób funkcjonowania, do ojca Tadeusza Rydzyka, do prałata też Jankowskiego. Nie wiem, czy miałeś świadomość? Tak, słyszałem to, odsłuchiwałem ten wywiad. Zostałeś też nazwany tam człowiekiem po maturze. No to chyba żaden wstyd mieć maturę, jeśli wstyd, to nie wiem, mogę ją oddać. Z tembru głosu wnioskowałem, że miało to Cię zdeprecjonować, że po maturze, a nie po studiach, albo po zamkniętym przewodzie habilitacyjnym. Tylko do czego on by Ci był potrzebny w mediach? Myślę, że czas, żeby ludzie zrozumieli, że jednak są różne drogi życiowe i egzystencji, a dyplom w żaden sposób nie determinuje wartości człowieka.
Zgadzasz się? Uczęszczałem na studia, natomiast porzuciłem je w momencie, gdy już pracowałem jako dziennikarz i widziałem, że te studia mi po prostu przeszkadzają w pracy i wstrzymają mnie na 5 lat. Zamiast dać mi kopa do przodu, to będzie to zaciągnięty hamulec ręczny. Więc te studia porzuciłem na Uniwersytecie Warszawskim i się tego zupełnie nie wstydzę. Potem miałem możliwość na przykład na Uniwersytecie Mickiewicza w Poznaniu prowadzić zajęcia dla studentów, a mam tylko maturę. No jakoś tak się złożyło. Mieliśmy prezydenta chyba bez matury, nie? Zgadza się. Tak. Wiesz, ja w żaden sposób... Mamy marszałka z maturą tylko, zdaje się, i nikt nie wyciąga takiego zarzutu. Ja bardzo szanuję wykształcenie i są branże, w których to wykształcenie jest całkowicie konieczne. Natomiast akurat w tak głupkowatej branży jak dziennikarstwo sportowe, którym się wówczas zajmowałem, to nie jest to coś być albo nie być w zawodzie. Gdybym dzisiaj mógł cofnąć czas, to też nie kończyłbym tych studiów, bo wiem, że nie doszedłbym do momentu, w którym teraz jestem, gdybym się wówczas na nich skoncentrował. Natomiast być może teraz jest moment, żebym miał wystarczająco dużo czasu, żeby jakiś kierunek ukończyć. Czasami mi to chodzi po głowie, ale potem sobie przypominam, że w sumie mogę lecieć na wakacje i tak to się kończą. Te pamiętam, że Filip Heiser też kiedyś oznajmił, że zaczyna studia, że wraca na te studia. A się okazało, że to kolegium humanum, prawda? Nie. Właśnie nie, ale zmierzam do tego, że z tego, co się orientuję, to nie do końca pasował mu taki akademicki ton. Pytanie, czy ty byłbyś w stanie się odnaleźć w towarzystwie profesorów, którzy traktują cię jak zwykłego żaka? Pewnie bym potrafił, dlaczego nie? Ale to też jest śmieszna dyskusja. No z tego, co pamiętam, to Monika Olejnik skończyła zoologię, tak? No i co, już skończyła zoologię, to znaczy będzie lepszym dziennikarzem niż ktoś, kto nie skończył zoologii? Co to w ogóle dyrektor Mistrzak co skończył? Nie wiem. Dyrektor Mistrzak kiedyś powiedział, że to dziwne, że dziennikarz sportowy zajmuje się tematami, które wykraczają poza sport. No to tak jakbym ja powiedział, że to dziwne, że Edward Mistrzak już nie rozmawia w kółko z przestępcami pod celą. Tylko dobiera do tańca z gwiazdami. No, no to taki sam argument. Zgadza się, ale zastanawiam się, jaki ty miałeś stosunek do, nie wiem, będą nas panowie policjanci zatrzymywali, czy niekoniecznie? Może nie. W każdym razie zastanawiam się, jaki miałeś stosunek do Edwarda Mistrzaka przed tymi słowami krytyki twojej osoby, a jakie były już po tym, gdy no, sprowadził cię do poziomu dziennikarza, który nie mam, poświęca... Nie mam żadnego stosunku, ponieważ go nie znam osobiście. Generalnie jak kogoś nie znam osobiście, to mogę się z nim gdzieś tam w przestrzeni publicznej wymieniać uprzejmościami lub jakieś tam kuksańce sprzedawać. Ale to wszystko jest na poziomie mniejszej lub większej merytoryki, ale jest odarte z emocji. I ja zupełnie nie mam do pana Mistrzaka żadnych pretensji czy czegoś takiego. Nie, no, po prostu... Przyznaj szczerze, że jednak były te oderwane od rzeczywistości jego stwierdzenia. No, były oderwane jego stwierdzenia, więc ja na nie odpowiedziałem. Ale nie mogę powiedzieć, że go nie lubię lub lubię. Ja go nie znam. Po prostu nie znam. On ma jakąś swoją pracę do wykonania, broni jakiejś swojej małej armii, stara się ten swój biznes zgodnie ze swoim sumieniem popychać w tą lub inną stronę. Mnie może się to nie podobać, nie ma to żadnego związku z sympatią. Bardzo często ludzie myślą, że jak ja z kimś dyskutuję, z kimś się nie zgadzam, nagrywam o kimś program, to znaczy, że go nie lubię. Nie, to znaczy tylko, że się nie zgadzam. W tym nie ma ani grama sympatii lub antypatii. Masz background biznesowy, o swoich projektach chwilę temu opowiadałeś. Zastanawiam się, czy też w podobny sposób na życie, na rzeczywistość tą biznesową patrzyli także twoi wspólnicy z kanału sportowego. Czy tam jednak było więcej takiego artyzmu w poczynaniu? Też mieliśmy osoby zatrudniane od sprzedaży. To też nie było tak, że ja sprzedawałem reklamy w kanale sportowym. Każdy miał jakieś swoje kontakty, gdzie mógł nasz dział marketingu skontaktować z kimś i sprawdzić, czy to zadziała jakąś współpracą. Czy i kto przyniósł najwięcej pieniędzy? Nie chcę teraz robić takich wyliczeń, bo też nie mam ich w głowie takich bardzo, bardzo dokładnych, więc ja coś powiem, potem ktoś odpowie, że było inaczej. To jest bez sensu licytowanie, tamten rozdział uważam za zamknięty. Tak, ja też nie chcę w żaden sposób
tutaj powodować jakiś niesnasek. I myślę, że ten temat faktycznie został przez Ciebie wytłumaczony i druga strona też dodała jakiś swój statement. A przy okazji mistrzostw będziecie emitowali więcej treści piłkarskich kosztem właśnie takich publicystycznych, opiniotwórczych? Już na początku mówiłem, że sport będzie wtedy, gdy cała Polska będzie żyła sportem, a to będzie moment, że cała Polska będzie żyła sportem, więc w Kanale Zero tego sportu będzie bardzo dużo w tym czasie. Mhm. Więc na pewno, jeśli o to pytasz, no dojdzie do jakiegoś zderzenia z kanałem sportowym i będziemy rywalizować o tych samych widzów, to na pewno. Zresztą to się dzieje po meczach reprezentacji Polski. Gdy i kanał sportowy, i kanał Zero, i meczyki miały swoje studia pomeczowe. No akurat nasze oglądało zdecydowanie najwięcej osób, natomiast wcale nie musi tak być zawsze. Nie musi tak być zawsze, rynek jest zmienny, ale też zastanawiam się, jak po odejściu z kanału sportowego wyglądały Twoje jakieś zakazy konkurencji, czy były jakieś umowy, które blokowały Twoje poczynania, na przykład nie mogłeś współpracować z jakimś klientem, bo on był zarezerwowany przez okres... Nie mogłem nic nagrywać przez 6 miesięcy, więc nic nie nagrywałem, dlatego wystartowaliśmy 1 lutego, ale to też wszystko się w miarę dobrze zgrało, że... Kary miałeś jaką, gdybyś chciał to złamać? Nie pamiętam, bo nie chciałem tego łamać, więc nie przejmowałem się tym, jaka to ma być kara, bo uznałem, że po prostu tej kary nie będzie. Ja zresztą, gdybym chciał łamać tą karę, to po co miałbym to zrobić? Mógłbym to zrobić wtedy, gdybym był w stanie szybciej wystartować ze swoim kanałem i przekalkulowałbym sobie, że warto zapłacić karę i zrekompensować sobie te utracone pieniądze, czy też wypłacone w formie kary pieniądze poprzez zyski z nowego kanału, ale ja nie byłem w stanie wystartować szybciej z nowym kanałem, więc akurat dla mnie ten okres karencji był idealny do tego, żeby stworzyć po prostu kanał od Polski. Pamiętam, że swego czasu, jak generał Andrzejczak prezentował jakby pierwszy materiał na kanale Zero, to pojawiał się wątek intencji, które kierowały Tobą, gdy proponowałeś właśnie generałowi angaż. On chciał poznać Ciebie, Twoje założenia, tak przynajmniej wnioskowałem z rozmowy. Faktycznie miał tak dużo obaw? Miał dużo w sobie ciekawości. Miał też na pewno obawy, czy nie będzie wykorzystany w jakimś projekcie, który nie będzie dostatecznie poważny dla niego, nie będzie miał dostatecznie dużo zasięgów, nie będzie rezonował w danym środowisku należycie, ale udało mi się go przekonać, że jakby nasze spojrzenie na media i na odpowiedzialność mediów jest bardzo podobne. Więc dzisiaj się bardzo cieszę z tej współpracy. No, mogę powiedzieć, że jestem dumny z tej współpracy. A jakich argumentów użyłeś? Bo podejrzewam, że tutaj apanaże nie były kwestią kluczową, a nią pewnie była jakaś misja, która się za tym wszystkim kryła. No jednak jest to generał. Wiele osób, i generał też, ale wiele osób w ogóle w Polsce, rozmawiając ze mną, chciało uczestniczyć w czymś, co będzie projektem oderwanym od bieżącej polityki i nie chcieli się zapisywać do obozu Platformy lub PiSu, tylko chcieli być w środowisku, które będzie totalnie otwarte, liberalne, gdzie będzie mówić to, co każdy będzie mówił, to, na co ma w danej chwili ochotę, bez cenzury. Więc na pewno generałowi również zależało na tym, abyśmy stworzyli taki kanał na YouTubie, który będzie przestrzenią wolnościową w pewien sposób. Oczywiście to wszystko ma swoje granice, to znaczy chcemy, żeby tą granicą był zdrowy rozsądek i dobry smak, ale nie wytyczne polityczne. Nie wiem, czy dobrym smakiem cechuje się rozmowa o pieniądzach, ale spróbuję ten wątek pociągnąć, bo w świecie internetu jednak jest to całkiem istotna kwestia. Chcesz mieć tytuł, miniaturkę? Bardziej chodzi mi o kwestię związaną ze sposobem rozliczeń, bo pamiętam, że Ty, gdy odchodziłeś z kanału sportowego, w tym słynnym filmie nagranym na czarnym tle, powiedziałeś, że proponowałeś swoim wspólnikom uzależnienie Twojej pensji od wyników wyświetleniowych, które wykręcasz. Czy tę zasadę też wdrożyłeś do swojego nowego kanału, do kanału Zero? Twoi pracownicy dostają premię z tytułu właśnie wyświetleń? Tak, zdecydowana większość osób ma w umowie wpisaną premię od wyświetleń, więc to jest generalnie standard. Która jest większością wynagrodzenia?
Nie, jest dodatkiem do wynagrodzenia. Jednak na początku ludzie, którzy przychodzili, to pytali o pewne bezpieczeństwo finansowe i o to, by mogli sobie planować życie w sposób normalny, więc jest to w pełni zrozumiałe. Więc mają takie podstawy, na jakie się umówiliśmy, a wyświetlenia są jedynie bonusem. Publikowałeś też na Twitterze wyniki pierwszego miesiąca kanału, jeśli chodzi o przychody. Myślę, że to działanie, ta publikacja mogła być zrozumiana na przynajmniej dwa sposoby. Pierwszy, bezpieczeństwo dla pracowników, zobaczcie, świetnie się rozwijamy, ale z drugiej strony niektórzy mogli pomyśleć, no i dlaczego ja tak mało dostaję, kiedy on faktycznie ma takie świetne wyniki. Kalkulowałeś w jakiś sposób? Bardziej był to przekaz nie dla pracowników, a dla społeczności, która jest wokół nas, która mam wrażenie, no chce być informowana od początku, w co inwestuje swój czas, komu kibicuje i gdzie przekazuje pozytywną energię. Ja nie mam specjalnych tajemnic, to znaczy dzisiaj jeszcze trochę ich mam, natomiast wiadomo, że jesteśmy spółką akcyjną, to nasze przychody czy zyski i tak będą kwestią publiczną za rok i każdy będzie mógł się zastanowić, czy zarobiliśmy dużo, czy mało. YouTube jest jedynie częścią przychodową. Na kimś te 800 tysięcy może robić z pierwszego miesiąca, tak? Chyba było 800. Na kimś może to robić wrażenie, natomiast mówiłem o tym, że koszta miesięczne to jest jakieś 1 400 000, więc to... Jeszcze trzeba było pochodzić po sponsorach. Jeszcze więc... trzeba tam dorzucić drugie tyle, żeby wyjść na zero. Dokładnie. Skala tych wydatków nie sprawia, że ciężej się śpi? Nie, bo skala przychodów sprawia, że bardzo dobrze się śpi. Jednak ma to coś wspólnego z zarządzaniem klubem piłkarskim, gdzie też zatory płacowe w którymś momencie przez chwilę się mogą pojawić, wybuchnie jakiś kryzys, ja to obserwowałem. Nie powinny się pojawić żadne zatory, jesteśmy naprawdę zdrową organizacją i to, co nas różni od klubów piłkarskich, to oczywiście będziemy mieli na koniec roku pewnie budżet zbliżony, nie wiem, do Widzewa Łódź, czyli już dużego klubu ekstraklasowego. Natomiast to, co będzie nas różnić, to, że my przynosimy zysk, a kluby piłkarskie przynoszą stratę. Tak, i też przynosicie wartość. Ja sobie patrzę czasami na to, ile jakaś firma zapłaciła za ekspozycję na koszulkach ligowego średniaka i myślę sobie, to są takie duże pieniądze, że spokojnie za to można byłoby wręcz rozhulać własne media społecznościowe. Nie widzisz w tym troszeczkę braku sensu, tak z ekonomicznego punktu widzenia? W wydawaniu na piłkę? W wydawaniu na piłkę klubową i pakowaniu wielkich pieniędzy za emblemat na koszulce. Wydawanie na piłkę zawsze będzie oderwane troszeczkę od rynkowej rzeczywistości, bo zawsze będzie jednak w dużej mierze te cenniki będą się opierały na sentymencie. Jest wiele osób, które ja dobrze w sumie rozumiem, które dorobiły się dużych pieniędzy, które chcą z tych pieniędzy w pewien sposób skorzystać i bardziej odczuwają przyjemność nie z zakupu nowego samochodu, tylko z tego, że ich ulubiona drużyna piłkarska biega z ich reklamą na koszulce. Oczywiście tych reklam takich czysto kibicowskim, bym powiedział, nie jest tak bardzo, bardzo dużo. Często są to firmy, które wydają pieniądze dość głupio. Zdarza się i to. Najbardziej kretyńskie to są te wszystkie deale z samorządami, z miastami. To jest nieuczciwe. To jest przepalanie pieniędzy. Pamiętam, że Cukieł swego czasu mówił o KGHM, o tym, że on płaci podatki i musi jeszcze potem rywalizować z Zagłębiem, to były czasy Michniewicza, które no, ma finansowanie, można byłoby powiedzieć, że z podatków. No tak, no jeden klub dostanie rocznie 20 milionów z kasy miasta, inny dostanie zero, a na sam koniec dwóch prezesów rywalizuje o to, kto jest lepszy, tak? I kto zatrudni lepszych piłkarzy i kto osiągnie sukces. I kto będzie wyżej w tabeli. Jest to oczywista nieuczciwa konkurencja. Tego typu patologii się przyglądałeś w swoich programach? Regularnie się przyglądam, ale z tym się już nic nie zrobi, bo jest tak duża znieczulica społeczna. Chyba, że zostanie się prezydentem. Na głupie wydawanie pieniędzy. Chyba, że się zostanie prezydentem, chociaż akurat prezydent ma mało do powiedzenia w kwestiach samorządowych. Oczywiście, zgadzam się z tym w 100%, ale już jakieś przełożenie na dalsze działania polityczne może mieć. Wolałbym, jak będę już prowadził kampanię prezydencką, wolałbym, żeby była w miarę uczciwa, czyli będę mówił, że nic nie mogę i żeby nie liczyć na to, że coś zmienię. No dobrze, ale
czy ty naprawdę podchodzisz do tego w taki sposób jako challenge, czy jednak chodzi gdzieś po głowie wizja wpływowego Krzysztofa Stanowskiego? Absolutnie nie. Znaczy, nie chcę... Nawet troszeczkę to ego nie mówi, Krzysiek? Nie. Ja chcę nagrać serię fajnych programów, chcę pokazać, jak to jest być kandydatem na prezydenta, chcę się pobawić tym tematem. Nagrać i przekazać głosy decydujące. 20 vlogów, które zrobi 60 milionów wyświetleń i przyniesie mi sporo satysfakcji. I nie mam zamiaru być prezydentem. Nie jest mi to do niczego w życiu potrzebne. Błagam wszystkich, żeby na mnie nie głosowali, gdyż by zmienili mi życie na gorsze, a wolę mieć lepsze życie niż gorsze. A może my żyjemy w takiej banieczce i przeceniamy całą tę rzeczywistość internetową? Wybory ostatnio do Sejmu pokazały, że Konfederacja, która cieszy się fantastycznymi wynikami w internecie, ma wierną rzeszę fanów i setki tysięcy wyświetleń pod każdą wypowiedzią Sławomira Mentzena czy Krzysztofa Bosaka. No, nie przełożyło to się finalnie na jakieś satysfakcjonujące wyniki. Może z twoją osobą wyglądałoby to podobnie. Oby tak było. Marzę o tym, żeby nie przełożyło się to na realne wyniki. Nie są mi one za niczego potrzebne. A w rzeczywistości troszeczkę inaczej. Może tak. Ale życzę ci oczywiście, żebyś spełnił swoje marzenia. Ale moje marzenie jest jedynie wystartować i moje marzenie jest proste, nie wygrać. O tym właśnie mówię. Więc pokazać, jak funkcjonuje demokracja. Jeśli zdobędę 1% głosów, to będę 100 razy bardziej szczęśliwy, niż gdybym zdobył 51% głosów. No w sytuacji, w której jednak by się okazało, że wiesz, Szymon Hołownia też pewnie nie przypuszczał 5 lat temu, że... Przypuszczam. To wiesz, musimy go zapytać. Proponuję w takim razie, przyszły panie prezydencie, żebyśmy tutaj na tym przystanku, blisko ludu, zmienili się miejscem. Zapraszam za kierownicę Malucha. Prezydent, który jeździ Maluchem, to już jest jakiś dobry punkt wyjścia. To by była dla mnie dobra zmiana. Będziesz musiał mocno dociskać sprzęgło, zmieniając biegi. Dobra. Ciężka nóżka. Tak? A ile to jedzie? 140 na liczniku widzę. Wiesz co, w okolicach 110 jesteśmy w stanie jechać, ale... Jest coś słychać wtedy? No, wtedy jest ciężko. Zresztą ten samochód jest wytłumiony matami butylowymi od kilku lat, żeby ta jakość dźwięku choć trochę była lepsza. Natomiast... Ciężko tu zmieścić nogi, ciężko, nie? No. Ciężko. No jeszcze mając rozmiar 48 prawie, czy 47,5, to nie jest najprościej. Muszę bokiem obsługiwać te pedały. Może teraz docenicie. Zmierzamy w stronę twojej siedziby. Dam ci chwilę czasu na to, żebyś się z tym samochodem zapoznał. Jakieś wspomnienia szczególne wracają w tej chwili, o których wcześniej nie mówiłeś? Nie, no nigdy nie prowadziłem Malucha, chociaż może jak tata mnie uczył, chociaż nie pamiętam, jak tu trójka wchodzi. Musisz zluzować sprzęgło i o, teraz ci weszło przed chwileczką. Teraz jest trójka? Teraz jest trójka. Nie, nic nie ma, luz jest. Dwójkę masz. Dobra, dwójkę mam. Dobra. No trójka jest tutaj, nie? No wiem, ale nie chciałem mi skoczyć. To może miałeś niedociśnięte sprzęgło na przykład. No dobrze. Wiesz co, tata jeszcze miał, pracował w kolumnie transportu sanitarnego i często służbowym Fiatem 125. To jest 126, tak? Tak, 126. 125 był ten większy, nie? No to miał 125 właśnie. No już widzę, że coraz lepiej. A na automacie jeździsz od ilu lat? Oj, z 10 na pewno, jak nie więcej. To trzeba w takim razie widzom wytłumaczyć, że faktycznie te niedostatki w kontekście prowadzenia są jak najbardziej zasadne. No, jak człowiek chce, to potrafi. A jeśli chodzi o twój codzienny środek transportu, to jest to rower, samochód, bo ostatnio samochód. Teraz zrobiło się ładnie, a jednocześnie na moim brzuchu zrobiło się trochę gorzej, więc trzeba zacząć jeździć rowerkiem czasami. Więc zdarza mi się rowerem przyjechać, ale nie będę się przesadnie tym teraz przechwalał, bo
akurat jechałem pierwszy raz w tym roku rowerem, więc też nie będę z siebie robił jakiegoś zapalonego kolarza. Jaka odległość do biura? 25 km. 25 km w jedną stronę. Natomiast myślę, że rekompensują Ci to piękne poranki w urokliwym miejscu. Kilka razy pokazywałeś zdjęcia swojego domu gdzieś przy okazji, gdy w tle on widniał. Naprawdę gratuluję, bo fantastyczne, myślę, miejsce. Fajnie się mieszka w lesie, tak. Dość trudno byłoby mi wrócić teraz do miasta. Ile miałeś lat, jak wybudowałeś ten dom? No, z 6 lat temu, pewnie 35. 35. Tylko z kolei ja dość wcześnie myślałem o tym, żeby mieć dom. I pamiętam, że w 2007 roku wziąłem kredyt w tym samym roku, być może nawet w tym samym miesiącu, na dwie różne rzeczy. Na mieszkanie, do którego chciałem się wprowadzić, i na działkę, na której kiedyś w przyszłości chciałem zbudować dom. Więc tutaj takie myślenie długofalowe bardzo, bardzo ładnie zadziałało, bo później ta działka, na której... Pochwaliłem się za szybko z tą trójką. To spróbuj czwórkę wrzucić od razu. Czwórka weszła. Więc takie myślenie długofalowe świetnie zadziałało, bo potem te ceny metra kwadratowego działki wystrzeliły w kosmos, więc mam bardzo dużą działkę w ładnym miejscu, a nie zapłaciłem za nią takich pieniędzy, jakie bym zapłacił dzisiaj. Mieszkanie z czasem sprzedałem, z pieniędzy za sprzedaż mieszkania w dużej części zbudowałem dom. Brzmi to jak przesłuchanie na jakiejś komisji śledczej za niepełne oświadczenie majątkowe. No. Nie, tak, na wszystko są papiery. Nie musisz tak tłumaczyć, co było kredytowane, co nie. Nie, wręcz się chwalę po prostu, że w momencie, gdy inni się pukali w głowę, że po co w ogóle brać jeden kredyt, to ja wziąłem dwa od razu. I dzisiaj dzięki temu jestem w takiej pozycji, że mnie pytasz o to, że fajnie się mieszka w lesie. No fajnie się mieszka w lesie. A twoje inne nieruchomości niwelują cię wszelkie wydatki na ten dom, zapewniają też jakiś pieniądz na codzienną egzystencję? Pytam o to z tego względu, że wiele osób, gdy już decyduje się na jakiś ekstrawagancki wydatek, jakim na pewno jest wybudowanie fantastycznego domu pod Warszawą, to jednak potrzebuje takiej stabilności w kontekście właśnie innych źródeł, które pozwalają na to, by spokojnie patrzeć w przyszłość. No, mamy z żoną różne nieruchomości i bardziej na nią zrzucam tą kwestię i ona się zajmuje tą sferą przychodową, ale też remontami tych nieruchomości, które mamy. Ja się zajmuję takim bieżącym dochodem, a na tym dochodem pasywnym. A ilu masz najemców w tej chwili? Więcej niż 20? Nie. Powiedziałem to w jednym filmie, mamy łącznie aktualnie 9 nieruchomości, w tym jedną zagraniczną. No ale w tym jest też mój dom, w którym mieszkam, czyli tych nieruchomości jest takich zewnętrznych 7, ale w dwóch jeszcze chyba nikt nie mieszka, znaczy na pewno nikt nie mieszka, bo jeszcze nie są doprowadzone do takiego stanu. A jak patrzysz na kwestię mieszkaniową? Jedenka, dwójka, trójka, czwórka. Śmigasz jak Leszek Huzaj w zasadzie. Zobaczymy, ile to naprawdę pojedzie, 110? Po tej ulicy mam nadzieję, że nie, ale może kiedyś, jak będę zmierzał w stronę Lesznowoli. Ale jest taki ten, naprawdę nie ma tu luzu w tej kierownicy. No, staram się, żeby moi goście mieli bezpieczną podróż. To jest jednak duża odpowiedzialność w twoim kontekście, no to 1 000 000 subskrypcji, więc muszę dbać o... Wiesz, gdybyś miał tych wyświetleń, jakbyśmy się rozwalili ze skutkiem śmierci. A odpuściłbyś mi, albo twoja rodzina wtedy, koszty wypłaty jakiegoś odszkodowania? Musiałbym swoje nieruchomości sprzedać. Ja już bym nie miał nic do gadania, natomiast co by zrobiła moja rodzina, nie wiem. Klima by się przydała. Przydałaby się. Tak. Może na kolejne 10 lat będzie trzeba zainwestować. Dziękuję Wam za to, że jesteście już tyle lat z moim kanałem i Krzysztofowi dziękuję za dzisiejszą bardzo miłą rozmowę. Do zobaczenia. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? Czytał Tomasz Knapik.